Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ZXCON 2 Long War 2. Z tego co widziałem już na mapie, mamy kochani tę nową mapę, o której mówiłem wcześniej, jak broniliśmy kryjówki. No i kochani, wziąłem Sparka, który ma 3. Mamy Mecha Adventu, słuchajcie. Który to Spark dostał bita lepszego, który chyba więcej naprawia teraz. Także zobaczymy, kurde, mamy mecha oporu, słuchajcie, fajnie. Mamy naleśnika, który dostał również ten pancerz z rozrywaczem. Broń magnetyczną. No i musiałem niestety wszystkich faktycznie poulepszać, wiecie, od początku. Także, no myślę, że całkiem niezłą ekipą idziemy. Mamy Zgubę, mamy Bogdana, jak mówiłem. Wziąłem tą Guskę, bo to był jedyny w sumie grenadier, ale mamy Białą Śmierć, która też jest grenadierem tutaj. No dobra, zobaczymy. Natomiast tutaj jak największa, tu mamy Iwak. Podbiegniemy sobie tu, bo ty jesteś jako jedyny ukryty, mój miły. Oni nie będą przybiegać do nas, będą raczej... Właśnie. Będą raczej celować w cywilów i tyle, także może być niefajnie. Nie wiem, czy nie zacząć. Można się schować gdzieś tu i dziabnąć elitarnego mutona, który się niczego nie spodziewa. Okej. Chyba tak zrobimy. ...67 na krytyk, od 10 do 15, jeżeli krytyk wejdzie, będzie mieć 17, ktoś ma 28. Można by próbować tu, mamy 84, plus 9 na krytyk, to jest 19. Go! Zaczniemy tę zadymę. Nice, 22. Bo ten muton akurat będzie problemem. Ale teraz już nie. Overwatch żadnych nie mamy, no ale... Ale nie szkodzi. Mają połowiczne osłonki, można by przygwoździć. Dwóch. I chyba tak zrobimy. Natomiast... mamy ten... Dałem Sparkowi tego bita i się okazało, że to jest jak Gremlin, więc można go też ulepszać, więc dałem tutaj Blinding Protocola. I chyba tyle. Natomiast widzimy, że tutaj będziemy widoczni. Można by podbiec do typa, tylko że też pewnie będziemy uruchamiać ten atak. Dobra, Tunguska. Można by rozpierdzielić im to, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Nie, można trafić tego i ewentualnie ten kamień bliżej tego. Być może tak zrobimy za moment. Tylko tak, żebyś ty, kurde, mógł gdzieś odejść, także spokojnie. Mamy Diablo, który ma Rapid Fire. Wiesz co? Nie ma problemu. Podejdź sobie tu. Odpaliliśmy ich? Nie, całe szczęście. Mamy zrzut. Natomiast chyba damy Bogdanowi... To. I Bogdan oczywiście dostał tę ramę, no to widzieliśmy wtedy. Także sama rama bez dynama. Nice, stary. To nam ułatwia bardzo sprawę. Natomiast w sumie tamtego powinienem dziabnąć. Robi się. Ta jest. Się zastanawiam, co tu zrobić. To może spróbujmy wyeliminować tego. Super. I przygwoździmy chyba tego. Tylko po prostu. No niestety. No i Biała Śmierć
Znaczy, zaraz walimy mu ten pancerz chyba tam. Znaczy ten. To. O. Mhm. No to tyle. Mamy mecha ruch oporu, ale to... Damy go tu. I przygwoździmy tego mutona na drugiego. A, tą guzka mógł pierdzieknąć. Wiecie co? Zrobimy tak. Tą guzka dostał ten zaawansowany, kurde, granatnik. Teraz ten jest przygwożdżony, będzie musiał uciekać. Więc być może mech go dziabnie. Nasz. Bo ci tu usłyszeli albo nie. No, będą straty, to wiadomo. Średnio wysoki jest poziom, nie? Dobra, ci się skapnęli. No właśnie. Widzę Vanguarda, który kurde... ma zasięg, kurde, widoczności bogów, nie? Nie wiem, czy tego mecha nie przejmiemy. Wow. Nice! Mhm. O, dobrze, że mamy granatników dużo. Co prawda mamy tutaj typa, ale... No, tarcza osobista może ci pomóc w sumie. Draśnięcie. Pierdzielony, wolał kurde stać jak cymbał. I to chyba tyle. Oj. No i co? I gówno, za przeproszeniem. Można tamtych ewentualnie spalić. Tych się trzeba pozbyć. Zaraz pomyślimy. Dakar, co ty możesz zrobić, tak żeby na przykład wyeliminować kogoś? Możesz wyeliminować tego. I w sumie to jest dobry pomysł. Nice. Odsłony. Żebyśmy się ewentualnie mogli gdzieś na tyłach schować, nie? Tu prawdopodobnie przygwoździmy, tylko jeszcze nie wiem kogo. Tych najchętniej to bym rozpierniczył przy pomocy, wiecie, jakichś tych, nie? Pocisków albo czegoś. Albo nawet tak. Albo gdzieś tam. Tak, żeby jak największą liczbę trafić wrogów. No tu mamy dwóch. Tu mamy w sumie trzech plus kawałek samochodu, nie? Rozumiem, uniki usunięte, tak. O to chodziło. Można by ich żelazną kurtyną pierdzieknąć, by mieli mniejszą szansę na... na mobilność, nie? W sensie, mniejszą mobilność by mieli. Chociaż ten się pali, ten nie będzie raczej robił za dymy. Mamy Overwatcha gdzieś? Tam, mecha. Co? Może przejmiemy tego drona? Dobra, przejmijmy drona. Tylko może nie teraz, bo mamy jeszcze coś w zanadrzu. Ewentualnie można podbiec i próbować mecha przejąć. Tylko że dron ma więcej, wydaje mi się, zdrowia. Ma jeden pancerz więcej. Można by podbiec tu, w to miejsce i mecha przejąć. Mamy zrzut, za darmo.
Moment. Aha, tu masz Quick Enterna tylko, dobra. Tunguska, czy ty masz ten lepszy granatnik? Dobra, masz to. Będziemy napierdzielać granatami jak popierniczeni. Ale lepiej tak niż w ogóle. Przechwycimy dronka. Niech stanie się celem. Te punkty techniki, nie? Bo dronek chyba nie będzie nasz teraz. Tamtych być może przygwoździmy. Można by szarpnąć ich jakoś tu. Tam jest kolejny chryzalit, zobaczcie. Ulele. Wydaje mi się, że tu trzeba stanąć. Odpalimy sobie tą. Bo mamy typa oskrzydlonego. O. Gun charge rate increased. Nice. Można by przygwoździć w sumie, ale... Ale... Nie wiem, jak się pozbyć kurde chryzalidów. Irish, bo jak ty odbiegniesz... No właśnie, trzeba kurde tamtego Overwatcha zdjąć. Tylko tu bez sensu, bo skoro mamy... strzelanie, mamy też również granat błyskowy. Który mógłby pod... Można by podpierniczyć tam. Albo podbiec tu. I mecha zdjąć z Overwatcha. Nie, tu się nie opłaca, bo mamy podwójny strzał, więc... Więc chyba nie. Podbiegnijmy sobie może... Tu. Pierdzielnijmy granatem. Może tam nawet. Bo tu jest ten Snake, nie? Ale to bez sensu trochę. Pierdzielnijmy tu, zbierzemy tego. Obrażenia. Naleśnik. No ty nie możesz kurde uciec stąd. No możesz niby tu. Czy co? Bo chodzi o to, że ty masz kurde waleczność, więc możesz chryzalida na przykład albo mutona próbować dziabnąć. Tylko że tutaj kurde odpalimy typów, nie? Tamtych chryzalidów, a nie chcę tego robić. Ona pobiec tu, jeżeli chryzalid podbiegnie, no to go sparujesz i będzie git, więc zróbmy tak. Chyba że pierdzielnąć świecie dziabnięciem takim. Ty masz zawziętego, nie? To jest sprinter. Masz uniki. Masz zmysł taktyczny. Bo kogoś można albo zabić, albo ogłuszyć. Nie wiem, czy nie tego. Chyba tak zrobimy. Prosto w pysk. Plus masz odbiegnięcie. No sobie odbiegnij. Tam przygwoździmy prawdopodobnie tamtych, tylko nie wiem z którego miejsca. Chyba stąd. Będziemy stąd widzieć? Tak. Idę. Nie wiem co z mutonem zrobić jeszcze, zaraz pomyślimy. Kurde, nie widzisz ich naprawdę. Nie no, widzisz. Tylko tych dwóch. Czy ja wiem, czy to się opłaca. No mutona się nie opłaca, to już bardziej chyba tych tu. Tak, ten też będzie. Suppressed.
teraz można by ciachnąć kogoś. Pamiętajmy o dronie, który to dron jest nasz. Chyba, że ty jesteś Snipey Snake'iem. Nie, nie jestem Snipey Snake'iem. O, dziobniemy tego. Dobra, ten jest draśnięty. A, wolałbym trafić... może tego mutona faktycznie. Albo i nie. Kończą nam się, kurde, ludzie. Chętnie bym tutaj zapodał. I tak zrobimy. Nie wiem, co z mutonem zrobimy, ale to już za moment się dowiemy. Może muton będzie chciał dronka dziabnąć. Bo ci we trójkę są oskrzy tego. Ten się pali. Tam czekają już. W ilości miliarda. Myślałem, że tylko dwóch jest. Dobrze, dobrze. Porozwala im. No, tutaj się egzekucje odbywają. Już drugi. O! Mało chryzalidów. Średnio wysoki to jest 22 wrogów. Natomiast dalej jest przypożdżony kolo. Ale to mu nie szkodzi, żeby trafić. Tu? Dobrze, dronku! No po to jest ten dronek, nie? Tutaj. Trzeba będzie eliminować, kurde. Jakoś, kogoś, gdzieś, którędyś. Dobrze, mutonku! Co to was zagra? Dobra, to tyle. Czemu panikujesz nadal? Ojejoj, co teraz zrobić, żeby to było mądre? Ten się zaraz przestanie palić, ale to nie szkodzi. Tu trucizna chryzalida nas chyba nie interesuje zbytnio. Kto ma Overwatcha? W tym towarzystwie. Chyba, że to Bogdan w ogóle, wiecie, znowu ma taką akcję jak wtedy, nie? Nie, ten ma Overwatcha, dobra. Tak jak wtedy było. Dobra, Dronex, weź napraw Bogdana, bo masz taką możliwość. For free. Dobra. Jak już mutonka. Pudło. Ten zaraz wstanie, ale chyba wolałbym tego. Nie, zaraz, moment. Musimy tutaj przygważać znowu. Mamy Shreddera, ale to... To się raczej nie opłaca. Tu z mutonkiem, trzech. Chyba tych z mutonkiem. No bo mamy tutaj jeszcze typów, nie? O, Dakar, powiedz, co ty tam widzisz? Rakietnika. Chyba tego.
Zajebiście po prostu. Cel nie został trafiony. Nie, bez sensu. Mamy chyba ingerencję. Tak. Zapadamy ingerencję. I zapadamy rapid fire chyba. No, chcę mieć flanki czyste, kurde. Natomiast nie wiem, czy ten, kurde, oficer tu nie wybiegnie i nie zabije na Myrisha, więc... czy w jedną akcję dobiegniemy do ciebie? Wydaje mi się, że tak. Tylko będziemy widoczni wtedy. Może uszy? Nie. No, niby dobiegnę tu. Ale będę stał jak dureń. I to się skończy źle. Więc... nie wiem, czy się nie oddalimy. Natomiast jak się oddalimy... niedobrze. Kurde, nie wiem jak to zrobić. Mamy zgubę. Jestem w drodze. A, widzimy tego komandosa. Wiecie co? Przygwoździmy komandosa. I będziemy mieć to z bani w miarę. Ani drgnij. Dobra, czyli ty w takim układzie, mój miły, możesz ewentualnie stąd, ale będziesz, kurde, widoczny. To już wolałbym chyba stąd. No, było takie miejsce... stąd? Nie, bo tutaj mogę stanąć. Mogę zdziabnąć stąd, ale nie chcę. No, tylko stąd. Myśmy mieli go z bani. Ale. Wiecie co? Bo tu jest pełna słona. Tak, dziabniemy się tu. Jeżeli Chryzalit przyjdzie do Irisha, to dostanie w pierdziel, bo Irish ma kontratak. Kurwa mać! No jak można, kurwa, nie trafić z takiej odległości? 90 ile procent? Nie wiem, czy nie zrobić tego. Tej akcji z tym. A, zróbmy. Dostaną, nie będą mogli biec za daleko. Bo to działa na połowiczną osłonę. Jeżeli jedynie. Blinding protokola. Właśnie nie wiem, kurde, komu. Damy jeszcze temu komandosowi, on jest jakiś, kurde, tragedyjny. Aha! Super, dzięki. Myślałem, że to, kurde, tak jak jest. Czy co, to już wolę chyba przygwoździć kogoś. Tego Chryzalida, no. Tunguska. Albo tam. Chyba wolę tak. Nie. Zniszczony nie szkodzi. Tu na jednego mi się nie opłaca, kurde. No mógłbym tego dobić. I tak zrobimy. Znaczy dobić. No właśnie, żeby on... on jest największym wrogiem tutaj. Ten zaraz stanie, ale nie szkodzi. Tylko pamiętajmy, że kontratak mamy tylko jeden. To nie jest tak, że podbiegają sobie, wiecie, kolejni i my ich kontratakujemy, nie? Wejdź w płomień. Super.
Kurwa. Dobrze, stój tutaj. Odporność natomiast tu mamy trafienie krytyczne. Nice. Właśnie nie wiem, czy ty się palisz, czy się nie palisz. O, super. Rozwal nam te osłony. Obrażenia od kwasu. Są durnie, nie? Dobra, zabili nam dronka. Więc... niedobrze. Gunslinger. Kurde, trucizna chryzalida. Koleś się przemieni w kokon, no. Ja pierdykam. Weź w ogień. Nie wiem, co zrobić. Wydaje mi się, że trzeba zdjąć pancerze u niektórych za pomocą Bogdana. Wow. Wyskakują z tego chyba trzy chryzalidy. Takie pomniejsze, powiedzmy sobie. Dobra. Ty możesz dobijać w sumie. Bo masz mało, nie masz już amunicji. Ale moment. To, że nie masz amunicji, to nie znaczy, że nie będziesz miał amunicji. Mamy protokół bojowy, można by kogoś dobić i mieć z bani. Tylko nie wiem kogo. Może tego? Ale on nie, bo on się tego. Kurde, zaraz się zastanowimy. Natomiast tu stoimy jak durnie w polu. Podbiegniemy sobie tu. Kogoś zaznaczymy, ale jeszcze nie wiem kogo. Jacob, ty i tak musisz przeładować, chociaż nie musisz przeładowywać. Możesz się stanąć tu i z dwóch luf. Przechodzę na pozycję. No. Ja pierdolę. Wyłączam te draśnięcie, przepraszam bardzo. Nie mogę po prostu. Kto ma trafić, ten trafi. Nie został trafiony. Nie, wkurza mnie to strasznie. Tych można w trzech dziabnąć, natomiast można by też cyklik fire'em. W tego. 54 byśmy mieli więcej. Natomiast... nie wiem, czy on się nie pali. Pali się przecież. Dobra, to ich przygważdżamy. Bez sensu jest. Będzie się działo. No. Dobra, Irish. Szkoda, że nie masz odbiegnięcia. Kurwa! Nie wiem, kogo będziemy jeszcze chcieli bić. W tej rundzie. Chyba nikogo. Zguba. Zrozumiano. Masakra wreszcie. Żadna skóra i tłumik. Stabilizuj sobie. Chyba damy Bogdanowi, bo Bogdan jest jako jedyny taki tu ważny. W sensie... dobra, biała śmierć. Ty masz, kurde, jeden życia. Eee...
A poślą nam kolejne te rakietki. Spoko. Tamten ma Overwatcha. A spróbuj. Nice. Mamy go zbanić zatem. Te tyły. A rozpieprz ich. Zatrucie trwa. Ten się pali. Ten jest skasowany. Co to było? Ten mech przyszedł, super. Tego mecha trzeba natychmiast. Nie! Aj, kurwa. Ale właśnie dlatego tu między innymi Irish stoi. Tego chyba zostawimy. Do każdego widocznego. Warning, heavy damage incoming. Subject refuses to comply. No właśnie dlatego Bogdan dostał protokół. No i tutaj już nie będziemy mieli, no właśnie. Dlatego mówiłem, jeden tylko jest niestety na turę. Dobra, zróbmy tak. Musimy przejąć mecha. Tam będziemy widzieć mecha. Albo protokół bojowy na mecha, bo... No, weź go rozpierdziel, bo... To jest jakaś masakra po prostu, co oni tutaj wyczyniają. Naleśnik. Ty zajmuj się tym, czym się zajmowałeś. Chociaż bez sensu teraz to trochę się zrobiło. Moment. Aha, już przeładowałeś. Kurde. Trzeba, bo tu mamy zerwanie. I trzeba go w końcu, kurde, dziabnąć. Nie wiem, czy tak nie zrobimy, tylko byśmy... Pytanie, czy byśmy zdjęli tamtemu ten głaz. Żryj odłamki! Nie zdjęlibyśmy. Natomiast Irish... Zabij tego. I stój tu. Ty masz, kurde, truciznę Chryzalida. Tego bym chętnie zdjął, ale... Nie wiem, czy nie zależy mi bardziej na tym. Nie, chyba nie. Wiecie co, zdejmiemy rakietnika. Jakiś tam łupa, ale to wiadomo. Okej.
Mamy dymny, mamy błyskowy. Kurde, bo przyszedłem tutaj pod dziawnąć, ale... Przestań. Dobra. Jacob. Tego nie potrzebujemy. Wydaje mi się, że tego. Chociaż można by ich tu flasznąć. Wszystkich trzech? Nie, wszystkich dwóch. Bo precyzyjny strzał daje nam 32 na krytyk. Trochę mało. Nie, chyba normalnie strzelimy. Trzeba zobaczyć, czy on się pali jeszcze. Aha, no to jeszcze się palisz spokojnie, dobra. To nie szkodzi. No i mamy mecha, słuchajcie. Nie w tamtego. No nie szkodzi. Dobra, Tunguska, ty masz trochę mało życia. Dobra, czyli on zginął. Dobrze, że nie zaatakowałeś tego tu. Naszego przyjaciela. Bogdan? Warning. An enemy is attacking. Wykrwawia się. Nie wiem, czy nie poleczymy tego mecha. Fuck! Nie, nie, nie. Mamy apteczki. Dobra, to się z tego skończyło. Tu bym chętnie rozpierniczył coś. Dobra, jakoś odzyskujemy powoli kontrolę chyba nad tym wszystkim. Nie tego gnoja, tamtego gnoja. Nie wiem, jak go kurde dopaść. Tego zastrzelimy, ten zginie sam. Mamy sztywnego! Tu Stefanex. Happy now? Bardzo happy. Any possession? Skuba. Zadanie twoje jest takie, że musisz podbić tu. Diablo. Możesz wziąć tamten loot, weź. Mamy protokół bojowy. I chyba go wykorzystam na tego skurczybysa. Skurczybysa! Na tego skurczybysa za tą skałą. Na tego skurczybysa. Dobra, skurczybys dziemnięty. Jacob. No, w tego nie. Można by podbiec raz gdzieś. Już idę. I... zastrzelić tamtego typa. Dobra, skurczybys jest. Odbiegniemy tu, będziemy walczyć teraz tam z prawej strony troszeczkę. Powiedz, że skurczybysa widzę. Kurde. Wiecie co, naprawimy tego mecha naszego. I przygwoździmy tamtego gościa. Tego tu. Biała śmierć, wiesz co? Tak jak mówiłem, tam by się przydał, chociaż... podbiegnij tu. 0033. Kucnij sobie. Widzisz skurczybysa stąd. 33 nie szkodzi.
Może się ruszy, może gdzieś wpadnie w jakiś, kurde, się potknie i sobie głupi ryj rozwali. Ty w sumie, mój miły, tu Bartosz będzie leczył wszystkich. Oni, kurde, nie wiem, kto tutaj strzela. Nie wiem, ilu mamy ludzi jeszcze. Natomiast, no, nie mogę tam podejść, bo... No bo są skurczybysami. Nie, 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 nie! Żegnaj. Skurczybysie. Dobra. Z pętanką, niedobrze. No, ten snake jest... dobra. Mój miły. Tak jest, wykonuję. Nie wiem, czy nie odpaliłem tamtych z prawej. Nie. No skurczybysie! O, dobra. A spróbuj tego snajka. Nope. Dobra. Leczenie. Nie, nie, nie. Moment. Nie, 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 nie. Gdzie jest? No właśnie. Tu jest. Już tam idę. Bo ty nie masz rapid. Masz revive'a. Stabilizacja. Ale mogę ci zrewajwować tak, o? Chyba nie. A ty całe, wyliżesz się z tego. Nieprzytomny. Protokół wsparcia raczej dla... Bogdana, albo dla Wilka, bo tam nie wiadomo, co się, kurde, wydarzy zaraz. Tak jest. Dobra, wy sobie poradzicie tu. Przeciążymy się. Zobaczmy, co w ogóle mech myśli sobie na ten temat. Nic sobie nie myśli, bo ma ten. Dobra, w razie czego go przygwoździmy typa. Zobaczymy, co się dzieje tam z przodu. Nie powinno się za dużo dziać już. Kurde, znowu będzie błąd z tym. Wreszcie. No i całe szczęście. Tunguska, wiesz co, ty też musisz tutaj być niżej. Dobra, musimy tamtych zebrać. Ty tutaj, stary, lecz. Właśnie nie wiem, czy leczyć, czy... Czy co, czy rewajwować. No nie użalaj się nad sobą. Ale muszę rewajwować jednak naleśnika, ponieważ naleśnik ma... No jest naszym, kurde... No artylerzystą, nie? No wyleczone, całkiem niezłe rzeczy. Ta jest. Zabijemy go. Dobra, Irish, weź dobij tego typa. Okay, so I got one. It's clear. Dobra, idziemy w tamtym kierunku. Dakar. Może tu. Diablo. Tak będzie. Tu.
Masz apteczkę w ogóle? Wypatruję droga. W drodze. Wiem, że chciałem ich uruchomić, bo... No bo należy ich uruchamiać. Leci błyskacz! Właśnie nie wiem, czy sobie po prostu nie podbiec tu i tyle, a tamten lód weźmiemy w następnej kolejce. Nie wiem, czy to wszyscy. Mamy 23, 25 w sumie aktywnych. A, biała śmierć. Wiesz co, ty sobie na razie tutaj siedź. Nie wiem, czy mech ruchu oporu może wziąć. Wydaje mi się, że nie. Tunguska, ty jesteś poleczony. La. Najchętniej bym podbiegł tu po prostu i z dwóch luf przypierdzielił, ale mam jedną lufę tylko. Rozumiem, że granatu nie mamy. Wiesz co, polecz się. A, demo blending protokola. Tu go będziesz widział? A, ty nie masz, kurde, demolition. No ale go przygodzimy. Przywozimy, dezorientujemy. Stary! Bo tu jest gościu też, nie? Chcę go wypłoszyć. Nice, za trójeczkę, zawsze to wiecie. Kawalontex. A nie ma co go wypłaszać, skoro mamy Dakara, który krytykuje i zbani. Dobra, 6 PZ-ów. Wracamy do walki. Mamy Diablo. Damy naleśnikowi. Naleśnik już raz zginął dzisiaj. A, z czesem. No i o to chodziło. W takim układzie, słuchajcie. Aha, Irish bieg już, dobra. Podejdziemy tam. Ten lód, kurde. A co za dwie, dobra. To idź po lód. Gdzie się schować. No przygwożdżony, połowa życia. Wydaje mi się, że to są wszyscy. Dobra, hankeruję down. Robi się. Boom, stary. Cel wyeliminowany. Trzymone. O, masakra! Uratowani cywile 4 tylko, ale 25, no średnio wysoki to jest 25, tak jak mówiłem. Masakra, te misje są masakrystyczne. Wydaje mi się, że trzeba jednak faktycznie w broń cewkową pójść, bo... No bo nie może tak być już, kurde, nie wiem nawet, który jest dzień, że tak powiem. Tak naprawdę on robił zadymę tam.
No i właśnie między innymi dlatego warto wziąć waleczność, bo można Mutona, Chryzalida, Andromedona, Archona. Jak mówię, wszystkich Mutonów można, wiecie, udziabnić. 15-23. Co? Jakie udziabnić? No, unieruchomić, nie? Pełne przejęcie, słuchajcie. Mamy procedurę ratunkową dla wybranego sojusznika. Nie, ocena zagrożenia. Nie. Pełne przejęcie. Zdobyć mecha adwentu. No. Jacob, kurde. Z tą twoją... Czy można strzelać dwa razy, nie? Raz strzelimy, a potem drugi raz szybko strzelnością. Rdzeń, zaawansowana kolba, miękki spust, blade flory, żelazna skóra... No, spoko. Natomiast, no, przejęliśmy to całe szczęście. Szymon. Szymon, ty masz, kurde, nie masz apteczki. Znaczy nie apteczki, tylko kamizelki, którą komuś dałem. Więc... Więc tak to. Natomiast... Moment. Simo. Ty masz całkiem niezłą celność. Miałeś wziąć środek ciężkości. Szymon. Salwę. Wypierdzielimy rakietę, a potem, nie wiem, się ukryjemy, odbiegniemy, cokolwiek. Wiecie co? Wydaje mi się, że za często są te, kurde, awanse. Ja wiem, że... że to może i fajne. Tutaj 0,2 za misję jakby. I to jest połowiczna. Nie, w tą stronę trzeba iść. Tak jakby było 7 osób na misji. To tak się liczy. Więc tu w lewo, a tu w prawo, jak chcecie zmniejszyć. Dobra. Właśnie nie wiem. Mamy 5 dni do sekcji zwłok. Pytanie, czy tej broni cewkowej już nie brać. Bo już mamy MK3, wiecie co? Tak. Reszty rzeczy sobie dziabniemy w tak zwanym międzyczasie. Dobra. Na razie Cynthię tu wrzucimy. Region wyzwolony. Tu mamy trójeczkę. A, tu się nawiązujemy, dobra. No, trochę pieniędzy poszło, bo kupiłem tę broń magnetyczną i tam jakieś parę rzeczy. Rany wyleczone. Jeden dzień. Przyciągnij uwagę adwentu, tam jest 9. Nie chciałbym. Niski. Nie, to mają być... O te. Sprzęt wroga, słuchajcie. Bardzo niski, na 5 dni. Trochę mało, 5 dni. Rany wyleczone, super. Ameryka Południowa. Dobra, mamy ryzykantkę, słuchajcie, co daje nam? Ilość zasobów ze zrzutu oporu wzrasta 20%. 1300, elegancko. Dobra, tu jest czwóreczka, słuchajcie, fajnie. Co? Wywiad. Pójdziemy w wywiad. Krzysiu, na razie tu. Skanujemy tu moment. 2 dni. Tu miałem przyspieszyć. To 72 strzeżony. No, to miałem przyspieszyć, z tego co kojarzę. Tak? Tak, bo to miało być UFO. Tak. Bank, ekstremalnie niski, podatny, 117. No, tak liczyliśmy mniej więcej. 6 osób. Sierżantów, kapralów, sierżantów. Damy radę, myślę. Dobra, kochani, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Dużo, dużo strzelania. I po prostu ciekawostki się działy. Natomiast cieszę się, że Irisha wziąłem, bo tak myślałem, czego brać, czego nie brać. I tak w sumie, że nie, niepotrzebny, ale wziąłem. Także, kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.